Satnam. Witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną medytację. Tym razem postanowiłam podzielić się z Tobą medytacją przeciwko wypaleniu oraz niwelującą skutki wypalenia. My tutaj działamy na zasadzie prewencji, że jeżeli czujesz, że już coraz mniej masz energii, że zaczynają Cię przerastać pewne rzeczy i czujesz się bardzo blisko tego, żeby być zupełnie wypalonym, ta medytacja pomoże Ci powstrzymać ten proces. Natomiast jeżeli już czujesz się, że jesteś wypalona, już nie masz w ogóle energii, chęci, ta medytacja pomoże Ci stanąć na nogi. Oprócz tego, że ta medytacja pozwala nam dotrzeć do naszych uśpionych rezerwuarów energii, ona również działa na nasze pole elektromagnetyczne. I w naszym polu elektromagnetycznym może być wiele wibracji, wiele rodzajów energii i dzięki tej medytacji my redukujemy do zera takie nasze energie wynikające z despotycznych chęci, z chęci kontrolowania, z chęci manipulowania, czy to osób, czy to sytuacji, bo zauważ, że taka chęć wywierania wpływu i frustracja związana z tym, że nie udaje nam się to, że to wymaga tak dużo energii. To wszystko nas bardzo stresuje i bardzo drenuje i właśnie to powoduje to nasze wypalenie. Wypalenie, czyli taki totalny brak energii. I kiedy my poprzez tą medytację pozbędziemy się tych takich zapędów, takich tendencji do świadomego lub nieświadomego wywierania wpływu, kontrolowania, manipulowania innymi, to wtedy właśnie te nasze energie będą zachowywane, będą konserwowane, będą w inny sposób po prostu zużywane, dystrybuowane. Tak więc to nasze wypalenie jest w dużej mierze wynikiem, tak jak powiedziałam, świadomego działania, bądź też podświadomych jakichś tendencji. Ty nawet czasami nie wiesz, że próbujesz, bądź też manipulujesz innymi. I ta manipulacja może objawiać się na różne sposoby, bo to może być właśnie jakieś takie despotyczne działanie, rozkazujące, ale to też może być bycie na przykład ofiarą, bądź też choroba, uciekanie w choroby i skupianie na sobie uwagi. Także wiele różnych metod manipulacji z nas wychodzących, działań wychodzących od nas, które nas bardzo męczą, drenują i stresują. Więc dzięki tej medytacji my będziemy redukować te tendencje. Będziemy się pozbywać, totalnie pozbywać tego z naszego pola elektromagnetycznego, z naszej po prostu przestrzeni. I jak wykonać tę medytację? Otóż oddech będzie segmentowany, czyli wdech dzielimy na 8 części i wydech dzielimy też na 8 równych części. Wdychamy przez nos, wydychamy przez nos. Skupiamy naszą uwagę na czubku nosa, ale oczy są zamknięte, czyli robisz takiego jakby zeza wewnętrznego, bądź też ogólnie, generalnie kierujesz swoją energię, swoją taką atencję na czubek nosa. Mudra jest następująca. Kciuki naciskają tutaj poduszeczki tego przedostatniego palca pierścionkowego w obu dłoniach i mudra jest na poziomie serca. Grzbiety dłoni się stykają, naciskają. Tutaj ta część jest mniej więcej równoległa do podłogi. I staraj się trzymać rozluźnioną buzię, rozluźnioną szczękę, czoło, barki i nawet łokcie, czyli cała tutaj przestrzeń, twoje biodra, twój kręgosłup. Wszystko staraj się, żeby było rozluźnione. Klatka piersiowa, jak zwykle w medytacji, jest podniesiona, broda lekko w dół po to, aby otworzyć tył szyi, aby tutaj energie mogły sobie swobodnie fluktuować, przepływać. I w zasadzie naciskamy tutaj dłonią o dłoń
i głównie tutaj, gdzie mamy palce, czyli nie martw się, jeżeli Twoje nadgarstki nie są razem, jeżeli ta część dłoni nie przylega, bo to zależy od Twojej elastyczności. I taka jest ta medytacja. Ale zanim zaczniemy, wejdziemy sobie w taką strefę najlepszego odbioru i użyjemy do tego mantry Ong Namo Guru Dev Namo po to, aby jak najbardziej zsynchronizować swoje energie, aby jak najbardziej dostroić się do tego, żeby ta medytacja przyniosła nam jak najwięcej korzyści i żeby jak najłatwiej było nam wejść w taki stan medytacyjny. Więc zacznijmy ocierać dłonie o siebie po to, aby rozbudzić energię. I te ciepłe dłonie w pozycji modlącej przyciągamy do serca i już w ten sposób my aktywujemy naszą czakrę serca i robimy głęboki wdech i wydech i wdech, aby zacząć. I teraz zrób głęboki wdech, wstrzymaj, zaaplikuj murban, czyli ściśnij mięśnie analne, seksualne i pępek do środka i do góry. I wydech. A więc zacznijmy naszą medytację.
staraj się trzymać swoją buzię rozluźnioną, skupiaj się na czubku nosa, twój język dotyka podniebienia i pomimo trudności w tej mudrze, w tej pozycji rąk, staraj się rozluźnić barki, staraj się trzymać twoje dłonie rozluźnione, tylko nacisk jest dłoni na dłoni. Jeżeli w pewnym momencie na przykład zaczynasz mieć mrówki w nogach, to możesz spokojnie wyciągnąć sobie jedną nogę i na przykład sobie poruszać, kontynuując z tym oddechem, kontynuując z tą mudrą. I jeżeli już na przykład mrówki się rozejdą po nogach, wracasz znowu do pozycji po turecku, bo jakkolwiek jest ci wygodnie, to nie musi być po turecku, to może być nawet na krześle. I będziesz tutaj przechodziła przez wiele takich etapów, takiego trudu, dyskomfortu fizycznego, ale to jest wszystko część procesu, to jest twoje doświadczenie, więc bądź obserwatorem, pozwól, zaakceptuj ten dyskomfort. Tutaj energie są bardzo mocno poruszane, nawet możesz poczuć takie uderzenia gorąca, możesz poczuć, że całe twoje ciało drży, bądź też jakieś partie twojego ciała drżą. My tutaj bardzo mocno stymulujemy nasz układ nerwowy. Działamy tu na bardzo wielu poziomach. Tak więc bądź obserwatorem, pozwól tym wszystkim doznaniom przejść, pojawić się, odejść. Tak samo myślą, różne myśli do ciebie przyjdą, ale możesz sobie też użyć jakiejś mantry, na przykład sa-ta-na-ma, sa-ta-na-ma na wdechu i później znów sa-ta-na-ma, sa-ta-na-ma na wydechu, bądź jakiejkolwiek mantry, która składa się z 8 części. Ta mantra jest po to, aby nadać rytm, aby się zsynchronizować z twoim oddechem segmentowanym. Możesz też czuć takie, tak jak ja teraz, takie palenie, takie odczucie palenia w ramionach, ale zobacz, co cię nie zabije, to cię wzmocni. My tutaj budujemy taki mięsień wytrwałości i ta wytrwałość będzie nam potrzebna, żebyśmy my zapobiegali wypaleniu, żebyśmy my byli bardziej wytrzymali. Bo życie będzie nam prezentowało różne sytuacje, różne wyzwania i my będziemy konfrontowani z tym i różnie reagowali na to, więc to jest takie narzędzie, żeby dodać sobie energii, zniwelować skutki dotychczasowego wypalenia, zapobiec spadkom energii i dotrzeć do rezerwuarów ukrytej, uśpionej energii, która drzemie wewnątrz nas.
I teraz możesz już rozluźnić dłonie, potrząść, możesz się nawet tak wyciągnąć, robić taki stretching do góry i na wydechu jeszcze wzmocnić swoją promienność, swoją elektryczność, swoją magnetyczność, oczyścić aurę, żeby ona była krystaliczna, wolna od wszelkich tendencji, naleciałości, niskich wibracji. I teraz jeszcze pozwól, daj sobie chwilkę, aby zaabsorbować te nowo powstałe, nowo rozprzestrzenione energie. Niech one sobie dojdą do tych przestrzeni, które tego najbardziej potrzebują. Zaufaj inteligencji swego ciała. To jest nasza natura, że my się samo uzdrawiamy na poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym. Tak więc teraz pozwól, aby ten proces trwał. I wyjdziemy sobie z tej strefy medytacyjnej z mantrą Sat Nam. Więc pocieramy teraz dłonie. Przykładamy tą mudrę do serca i robimy głęboki wdech i wydech. I wdech, aby zacząć. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. I możesz stopniowo wydłużać sobie od 11 minut do 22 aż do 31 minut. I rób tą medytację tylko wtedy, kiedy możesz sobie odpocząć, kiedy możesz być w takiej przestrzeni spokojnej, kiedy nic Cię nie będzie dalej rozpraszało. Bo ta medytacja może spowodować, że będziesz taka roztargniona, taka outspaced, czyli taka lekko zakręcona w pozytywnym sensie, więc daj sobie jeszcze trochę, żeby odpocząć, żeby skonsolidować, żebyś po prostu zbalansować, zharmonizować i zregenerować. Tak więc życzę Ci powodzenia przy tej medytacji, regeneracji, unikania wypalenia, dużo energii, dużo entuzjazmu i do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego dobrego!